Dlaczego muszka? Bo mamy początek stycznia, a to oznacza jedno, podsumowania. I dzisiaj podsumujemy 5 najważniejszych, przynajmniej naszym zdaniem, wydarzeń SEO roku 2021. Lubicie trójwymiar? Każdy lubi. Przynajmniej z takiego założenia wyszedł Google, wprowadzając w zeszłym roku obracające się produkty w wynikach wyszukiwań. Póki co to jest głównie ciekawostka. Stąd niska pozycja na naszej liście. Ale kto wie, może widok 3D i rozszerzona rzeczywistość zawitają na stałe do wyników wyszukiwań. A może już zawitały, a wszystko co znasz jest tylko trójwymiarową symulacją, kawałkiem z rynkowego kodu, w którym tkwisz nawet o tym nie wiedząc. Czy wujek może być też mamą? Tak. Jeśli mówimy o wujku Google, miejsce czwarte na naszej liście to zeszłoroczna konferencja Google I.O. i przedstawienie Multitask Unified Model, w skrócie MUM. To wiele mniejszych algorytmów, które wspólnie mają wpływać na lepsze rozumienie złożonych zapytań, jakie wpisujemy do wyszukiwarki. MUM musiało się znaleźć na naszej liście, choćby za samą nazwę. Idealna w kontekście wyszukiwarki, bo prawdziwa mama potrafi znaleźć wszystko, nawet tam, gdzie przed chwilą patrzyliśmy. Serio, jak one to robią? Internetowym spamerom mówimy stanowcze nie. Dlatego na trzecim miejscu umieściliśmy Spam Update. Sierpniowa aktualizacja Google mocno uderzyła w spamowe linki i wątpliwe jakości content. I bardzo kurwa dobrze. Generalnie spamerzy muszą mieć się na baczności, bo za oczywiste manipulowanie linkami wkurzony Google może zdegradować całą domenę. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Podobnie jak tego, że Google zaktualizuje w 2021 sposób generowania title widocznych w SERP-ach w sierpniu, duża część tytułów widocznych w wynikach wyszukiwania została nagle przez Google podmieniona. Teraz rolę tytułów pełnią w SERP-ach, często na przykład nagłówki H1. Nasze drugie miejsce to najlepszy dowód na to, że trzeba być zawsze, zawsze czujny. Aha, unagi! A teraz robi się poważnie. Bo przechodzimy do pierwszego miejsca. I to raczej bez zaskoczeń. Długo zapowiadana aktualizacja Page Experience na urządzenie mobilne. W sierpniu Core Web Vitals stały się czynnikiem rankingowym stron internetowych, a roboty Google zaczęły lepiej pozycjonować strony zoptymalizowane pod kątem takich wskaźników jak CLS, LCP. Nie zdziwcie się, jeśli usłyszycie podobnego newsa w przyszłorocznym podsumowaniu, bo już niebawem ma wyjść aktualizacja na desktopy. To było 5 kluczowych momentów ubiegłego roku dla każdego SEO-wca. Zgadzacie się z naszymi wyborami? A może chcielibyście jakiś zastąpić, coś zmienić? Jak zawsze, piszcie w komentarzach. Cześć!